Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, chciałem zapytać wnioskodawców, czy przewidują możliwość zmiany tych zapisów, które dyskryminują kobiety i powodują, że kobiety będą otrzymywały bardzo niskie, głodowe wręcz emerytury. Ten projekt nie rozwiązuje tego problemu, jednak powinniśmy naprawdę zwrócić uwagę na to, że kobiety są tak samo istotne jak mężczyźni i w związku z tym warto pomyśleć nad zmianą zapisów w tej ustawie. I moje pytanie też, ponieważ nie ma wskazanych źródeł finansowania, skutki budżetowe ta ustawa ze sobą niesie, więc chciałbym się też zapytać, komu mamy zabrać, bo system w obecnym czasie jest niewydolny. ZUS musi się zadłużać, w bankach komercyjnych pożyczać pieniądze. Czy my mamy nadal odraczać po prostu odraczać w czasie tylko i wyłącznie skutki tego kryzysu demograficznego i niewydolność systemu, zadłużając na pokolenia Polaków, czy mamy na przykład zabrać innym, nie wiem, instytucjom, czy pielęgniarkom, czy rolnikom, czy komu po prostu mamy zabrać, żeby móc spełnić tutaj oczekiwania budżetowe względem tego projektu. Dziękuję.